Skrócona wersja M16, czyli karabinek M4, współczesna broń amerykańskiej piechoty. A czym Amerykanie dysponowali przed erą M16 i pochodnych wersji? Poprzednikiem M16 był karabin M14. Wytwarzano go od 1957 roku przez zaledwie 5 lat. To rozwojowa wersja drugowojennego karabinu M1 Garand, tyle że z wymiennym magazynkiem na 20 nabojów i możliwością prowadzenia ognia ciągłego. Amerykanie przyjęli M14 na uzbrojenie przede wszystkim ze względów prestiżowych. Inaczej musieliby wybrać lepszą, ale zagraniczną konstrukcję, belgijskiego Effenfala. To z nim M14 rywalizował o kontrakt US Army. M14 był ciężki, dłuższy od Garanda, a podczas strzelania serią trudno było nad nim zapanować. W latach 60. zastąpił go nowocześniejszy M16. M14 nie zniknął jednak całkowicie z amerykańskiego arsenału. Jego najnowsze, ulepszone wcielenie to Mark 14 EBR, z którego obecnie korzystają amerykańscy strzelcy wyborowi.